One Man Show. Piątek, czyli dawka na weekend, może nie tyle kiosk z makulaturą, ale taki kiosk z gazetami, które mogą przetrwać dłużej niż 1-2 dni. Niektóre, bo zaraz się dowiecie, że niektóre nie przetrwają nawet chwili. Zacznę od takiego prestiżowego Forbes 100 najbogatszych Polaków 2015. Ja tylko powiem, że nigdy w te bajki nie wierzę. Mianowicie kiedyś mój serdeczny przyjaciel Rysiek Starzyński, a naczelny wówczas piłki nożnej, postanowił zrobić najbogatszym Polakiem Marka Profusa, który do dzisiaj jest właścicielem piłki nożnej, i pana Marka Profusa, bo on jest bardzo wyczulony na zwroty grzecznościowe. No i tam napisał, fabryka w Portugalii, tam nie wiem, samoloty w Rosji, to tam, to siam, to wam to, czołgi w Tajlandii, no i najlepszy, najbogatszy Polak, Marek Profus. No i o to chodziło. Rysiek pokazał, że można w sensie marketingowym zrobić wszystko i tak traktuje wszystkie rankingi. Dlaczego? Ten sam Forbes w Rosji też ma, wydaje, taką mutację swoją. No i wyobraźcie sobie, w Rosji zastrzelono redaktora naczelnego. No i było pytanie, jaki motyw? No kto może chcieć zastrzelić redaktora naczelnego? Co się okazało? Że on zrobił listę 100 najbogatszych Rosjan, ale taką prawdziwą listę. To znaczy napisał ten, a oni kompletnie sobie nie życzyli, żeby być na żadnej liście najbogatszych, żeby nikt nie wiedział, że są najbogatsi, bo żeby nikim nie chciał porywać dzieci, żeby nikim nie chciał szantażować, żeby 1500 dzieci chorych nie prosiło o zapomogi na protezy czy na inne rzeczy. W związku z czym ja bym powiedział tak, to nie jest lista najbogatszych Polaków 2015, tylko 100, którzy z próżności swojej chcieliby na takiej liście się znaleźć i się znajdują. Ja się cieszę, że część z nich inwestuje w sport, Kulczyk finansuje sport olimpijski bardzo dobrze, Solos Żak sportową telewizję to drugi, trzeci Sołowow to jest kapitalny kierowca rajdowy, przecież czwarty ze sportem nic wspólnego, ale piąty Miłek Kolarstwo, on finansuje Majkę Włoszczowską, zdaje się od lat, to ta grupa CCC, ale otwieram sobie 11 miejsce, to mnie strasznie ucieszyło. Antoni Ptak, to jest ten siwy pan taki, no on wygląda, bo ma tam parę zamków we Francji nad Loarą, on tak wygląda na jak to się mówi, na takiego francuskiego trochę, nie wiem jak to nazwać, jak się nazywa tam elegancki człowiek, ale hrabiego, barona może. Widzę, że Antku, drogi, stawiłeś sobie nowe zęby, to też taki garnitur masz teraz a la Hollywood, kapitalne. Antek, serdeczny, dusza człowiek, on z UKS-u zrobił mistrza Polski w piłce. Wyobraźcie sobie, pluli na niego wszyscy, zwłaszcza łódzcy dziennikarze. Zapominałem, że on poza mistrzostwem na przykład zremisował z Manchesterem United, a oni mówili, nie, tam 0-0, remis to w ogóle warte, to w eliminacjach Ligi Mistrzów. No więc Antoni zawinął się i po prostu wybił z tego interesu. Jest tam mnóstwo ciekawych nazwisk, ale tego nie będę opowiadał, bo to jest aż 100 osób. Natomiast może powiedzieć tak, że charakterystyczny duży spadek Bogusława Cupiała, co widać po tabeli Ekstraklasy, nie trzeba patrzeć na produkcję kabli i światłowodów. Duży spadek, o fajny, bo tu jest napisane Aldona Weichert z dziećmi, to ta co ma TVN, te różne rzeczy, po mężu odziedziczyła, bo mąż zmarł, tak chciałem powiedzieć, no elegancka, piękna kobieta, ona kredytuje Legię Warszawa w tej chwili i napisane jest, czym się zajmuje i napisane jest spadek po mężu, no to okazuje się, tak też można zdobyć pozycję. No i jest tutaj gdzieś Sylwester Cacek, z którego się oczywiście wszyscy śmieją. No ten się śmieje, ktoś się śmieje ostatnio, ale on też totalny, może ten spadek to już na 86 miejsce. Co tu jest napisane? Finanse, gastronomia. No się widzę, bym się nie chwali. W związku z czym, mówiąc tak, powiem tak, że te spadki oznaczają, że za rok, jak nie posmaruje, nie wiem komu się smaruje, ale jak nie posmaruje chlebka, to wyleci z pierwszej setki pan Sylwester i jego żona Dorota. Natomiast co do takich pism, oczywiście one służą po to, żeby kreować pewne mity,
No i na przykład na pierwszej stronie, jak frank zaszkodził polskim bankom. Jak wiadomo, frank to zaszkodził, ale tym, co pożyczali w bankach, a nie bankom. Banki na tym kupę kasy zarobiły. A na ostatniej stronie Nobel Bank, reklama. Musiał zapłacić za tę reklamę tam z 50 tysięcy powiedzmy. No i tak to jest, że ty człowieku tam wiesz, to mieszkanie spłaca do końca życia, a banki w gazecie wyjdzie na to, że są poszkodowane. Banki są poszkodowane, nie ty biedaku. Dobra, teraz są, słuchajcie, dwie gazety niby te same, no bo gala z tego samego miesiąca. O tej gali z taką Anią Rubik na okładce, nie wiem czy tej Ani sobie nie powieszy nad łóżkiem, Ani, to już mówiłem, bo tamta co robiła Loda Beckerowi jest, Jermakowa, to już o tym mówiłem przed tygodniem, odkładamy cię, pan Rubik, pani Rubik, bo ona mężatka. A gala niemiecka, czyli też to samo pismo, ale no mniej więcej ten sam rozmiar, trochę lepszy, może lepszy papier lakierowany i trochę lepsze reklamy. I na okładce poznajcie tego faceta? Ja dlatego tylko to kupiłem. No, to jest Michael, czy jak mówią w Niemczech, Michael Schumacher, pięciokrotny mistrz świata Formuły 1, fantastyczny kierowca Ferrari, który pechowo się rozbił na jadąc na nartach, na jakimś kamieniu, pękł kask, głowa rozbita, on jest w śpiączce. Takie najłagodniejsze określenie na jego temat to jest roślina. No i tu ja tak kupiłem tę gazetę, bo żeby się dowiedzieć co u niego, bo przecież on jest w tej komie cały czas. Znaczy różne są na ten temat wersje. Pomyślałem sobie, że niemieckie pismo, a on jest Niemcem, no to się wszystko powinno wyjaśnić. No i teraz tak, oczywiście Karol załatwił wodę nie załatwił. Dobra, to będziemy się... Karol, ostatni raz. Jest ten Schumacher. Story der Woche, czyli taka historia tygodnia. No i tak. Abscheid. No to jest wszystko, to są smutne słowa, nawet nie będę wam tego tłumaczył, ale jest jego żona Corinne na zdjęciu, no taka już trochę korpulentna pani i jest napisane, coż on już musiał sprzedać, bo właśnie nawet najwięksi mistrzowie popadają w nędzę. Zobaczcie, jaki on zresztą smutny na tym zdjęciu jest, on tak jakby przeczuwał przed tym wypadkiem, że to życie nie jest takie proste. Otóż tak. Trzeba było sprzedać rezydencję w Norwegii, przy fiordach, tam gdzie takie fajne łososie. Piękny dom, no, nie zobaczycie tej chaty, ale jest naprawdę jak z bajki zjawiskowo, otoczona piękną zielenią. I ta zieleń, trawniki są również na dachu. Na tych dachów to jest kilka, raz, dwa, trzy, cztery, to jest kompleks budynków. No i trzeba było to sprzedać, bo pewnie nie ma pieniędzy na lekarzy. Trzeba było sprzedać samolot odrzutowy, Falcon zdaje się. Słuchajcie, ten Falcon tak na 30 osób mniej więcej, może 40, czyli taki naprawdę sporej klasy samolot. No i trzeba było sprzedać, bo jest po prostu niepotrzebna, za drogi w utrzymaniu. Nawet nie wiem, czy wiecie, jak się ma samolot, a on stoi gdzieś na lotnisku, to musi opłacić. Przepraszam, się śmieję przy Schumacherze. Nawet trzeba opłaty lotniskowe płacić i nie zapomnę kiedyś. Zbigniew Niemczycki, polski miliarder, zrobił awanturę w Paryżu, bo przez spóźnienie jednego z piłkarzy samolot musiał godzinę dłużej stać i czekać na niego. A ta godzina, tylko zwykła godzina, to było kilkadziesiąt tysięcy ówczesnych, nie wiem, czy złotych, czy w euro, czy w franków. W każdym razie nie widziałem nigdy, żeby milioner się tak denerwował. Ale co do tego Schumachera, no to poza tymi nowinami, że trzeba było wyprzedawać majątek, to niestety on leży sobie w takiej klinice, gdzie codziennie przychodzi do niego 10 lekarzy. Są te wszystkie specjalności wymienione i ci lekarze, mówiąc szczerze, nie mogą wiele pomóc. Na razie tylko tyle, że on rusza oczami, ale nie wiadomo do końca, czy on ruszając oczami chce przekazać jakiś komunikat, czy też jest to po prostu rodzaj takiego nerwowego tiku. Kompletnie beznadziejna sytuacja. I co mnie najbardziej zaciekawiło w tym tekście, że jego syn, słuchajcie, Mick Schumacher, podobny do ojca, taki fajny blondynek, otóż ten Mick, tak jakby nie dość było nieszczęść, to on teraz będzie jeździł w Formule 4. W tym roku Formuła 4 i
tak sobie myślę, czy to naprawdę warto dla tego pucharu taki, no ja mam tutaj też ten na komiku taki puchar, to za zdobycie pierwszego miejsca. Czy warto za taki kawałek blachy ryzykować życie? I co jest dalej? Córka Michaela Schumachera, Gina Maria, 18 lat, śliczna dziewczyna, naprawdę, no tu nie będzie widać, ale śliczna dziewczyna. Ona z kolei jest Amazonką, jeździ konno i ten. I no jazda konna to też nie jest najbardziej bezpieczne zajęcie. Więc ja nie wiem, to jest jakieś takie fatum nad tą rodziną ciąży, bo Ralf Schumacher przecież też jest kierowca rajdowy. Coś jest takiego nad tą rodziną, że oni wszyscy szukają ryzyka i adrenaliny. Po prostu z jednej strony można to podziwiać, bo my podziwiamy sportowców, ale z drugiej strony jest to takie jak ćma do światła pędzi i pytanie tylko kiedy się sparzy. Piłka nożna, zawsze piłkę nożną parę dni później, no żeby ludzie sobie znożyli poczytać, kupić wiosku poczytać, mają prawo, ale to jest przykład jak tygodniki czasami umierają i są bez sensu. Piłka nożna, ładna okładka pomysłowa nawet. Odliczanie przed meczem z Irlandią, wyrwa w kadrze i taka przedarta kartka na pół, dosyć efektownie, no tak jak w życiu. No i oczywiście to jest to nieszczęście tygodniku. Wyrwa w kadrze to oznacza wedle redakcji to, że kilku piłkarzy jest kontuzjowanych, tam Jędrzejczyk, Grosicki i tak dalej. Natomiast i analiza, czy skrzydła będą uczęszczane, nie wiem w ogóle o co dochodzi w tym pytaniu, czy skrzydła będą uczęszczane, to w ogóle nie jest po polsku, no ale nieważne, więc chodzi o to, że tak szukałem, jest dobre pytanie, nadchodzi czas Benisza, no Benisz nie jest powołany, to wiecie, więc nie nadchodzi czas Benisza, natomiast, czyli już jedno pudło, ale drugie pudło, no kompletnie, przepraszam, kompletna skucha, jeśli chodzi o Błaszczykowskiego. Mianowicie jest tu tekst taki, że Błaszczykowski nada tempa trochę naszej kadrze, bo jest w formie dużo lepszej niż na przykład ten Grosicki po kontuzji i że może napędzić trochę nasze te akcje. No i muszę powiedzieć tak, no gazeta z wtorku, Błaszczykowski, wywalony w środę, a tu pisze ten tekst Adam Godlewski, więc ja tylko bym powiedział tak, Adamie, że najwyraźniej Adam Nawałka, inny Adam, cię wpuszcza w maliny, bo jeżeli on ci takich ważnych rzeczy nie mówi, no to co to za źródło informacji, co to robicie w piłce nożnej Adama Nawałka osobowością roku, czy tam człowiekiem roku i tak dalej, no w jakiś tam sposób składacie mu hołdy, a on was wpuszcza w maliny, nie mówi najważniejszych rzeczy, to jest straszne. Ale fajny tekst pod spodem, no tak żebyśmy się jednak czegoś dowiedzieli z piłki nożnej. Weterani wystąp po tym o drużynie Irlandii właśnie, bo my na co dzień to nie wiemy co to jest. No i jak czytam właśnie, Robi Keane, Jezu, to ja podziwiam tego gościa. Los Angeles Galaxy, John O'Shea, no przecież go pamiętam z Manchester United. Jak tu patrzę, że tu jest po paru gości z Hull City, z Sunderlandu, z Burnley. No kurde, przecież to mówiąc szczerze, ciężko tu o optymizm. Natomiast przypomniałem sobie, jak zwykle takie gazety są dobre, bo przypominają co było, że tuż po meczu na Wembley, kiedy wydawało się, że mamy tak kapitalny zespół, nasi piłkarze pojechali 3 dni potem do Dublina na mecz z Irlandią, no żeby trochę tam, jak to się mówi, parę dolarów zarobić i przegrali z tą Irlandią. Ci najlepsi, tam był Tomaszewski, był Dejna, był Gadocha, był Lato, no i wszystko, jak to się mówi, w ucho. Resztę naprawdę resztę można sobie darować, poza tym, że polecam, bo tylko tutaj jest dosyć w miarę rzetelnie zrobiona skarb kibica pierwszej ligi, czyli drugiej de facto. I między innymi GKS Tychy, Tomek Hajto ma zadanie, które jego przyjaciel Borek porównuje ze zdobyciem Mistrzostwa Świata, mianowicie utrzymanie klubu w tej pierwszej lidze. 7 punktów straty. Nie wygląda to w tych Tychach dobrze. Tempo Gwiezdne Wojny, no więc muszę powiedzieć, tak chwaliłem tempo, że to ma piękną grafikę, to siam, to warto. To co z pięknej grafiki, jak taki banał kompletny, bo się zbliża El Clasico,
i ten jest Neymar i tam jakiś z tyłu jakiś blondasek, nawet nie wiem kto to jest, co mnie to zresztą obchodzi, nie jestem kibicem Realu, ale nie jest to Cristiano Ronaldo. No w każdym razie El Clasico już niebawem, czy tam za tydzień, czy za 10 dni, czy coś, żebyśmy się jarali. No trudno się jarać czymś, co jest co dwa tygodnie, to tak jakbyście mieli się jarać w dzieciństwie kaszą manną. No ale dobra, lecimy dalej. Wody nie ma. Karol, wody nie ma. Lecimy dalej. Zobaczymy, czy Karol usłyszy, że wody nie ma, czy nie usłyszy. Dobra, Jezu, te Gwiezdne Wojny. Jezus Mario, tutaj jeszcze Figo jakiś się pojawił. Jakiś Ronaldinho się pojawił. Czy to wszystko, to już drzewa umierają stojąc. Real Barcelona. Tu mnie jedna rzecz zaciekawiła, mianowicie... A, ten mały to jest... A, to już wiem, kto to jest, ten blondasek. I wiem, dlaczego go nie znałem. Martin Odegaard. Ten Martin Odegaard to jest jakiś Norweg, który tam jako młodziutki tam osiągnął wysoką cenę, bo powiedziano, że on będzie przyszłą legendą futbolu, nie tylko Realu, ale w ogóle światowego futbolu, ale to tylko z jednego powodu, po prostu jeszcze szczawie, ma tam ze 16 lat i ten, tak myślę, może ma 17. Nie jest to naprawdę najważniejsze. W każdym razie często takie, że ktoś ma 16 jest najlepszy, a jak ma 20 już jest najgorszy. Ja zawsze przypominam, że Zbigniew Boniek nie łapał się do młodzieżowej reprezentacji Polski, bo grał Heniek Miłoszewicz i Janusz Kurcewicz. No i też byli świetni przecież, nie? A Boniek musiał dojrzeć i za dwa lata przegonił nie tylko ich, ale całą kadrę Polski, a potem całą Europę. Jest fajne zdjęcie Alfredo Di Stefano. No to taki piłkarz Argentyńczyk, w ogóle kapitalny, on tam tych goli naszlał 400 albo 500. No i jak tak patrzę na niego, przypomniało mi się, że mój kolega pisał biografię Alfredo Di Stefano, znaczy pisał, tłumaczył ją na polski i mówi, znalazłem tam ciekawe spostrzeżenie, opis, wspomnienie tego Alfredo. Pytanie było, dlaczego Alfredo, tak wspaniały piłkarz, grał w chustce na głowie. No w chustkę, zakładał chustkę i grał w chustce na głowie. Tak ja na przykład, Karol jest hipsterem i chodzi w czapce na głowie, nie? No więc ten. Więc dlaczego gra w tej chustce? No i Alfredo Di Stefano tam wyjaśnia, że po prostu ówczesne piłki miały takie szwy na danke schön. Ówczesne piłki miały takie szwy, takie sznurówki na łączeniu piłki i Alfredo mówił, że zawsze jak główkowałem, a główkowałem dosyć często, to potem miałem blizny na czole i nie mogłem chodzić na randki. W związku z czym zacząłem grać w chustce. No jakie ciekawe, fajne, bo lidy, takie wyimki, takie wyciąganie jakichś fajnych haseł, spasiba wam Warszawie, takie wyciąganie takich najciekawszych rzeczy, to jest też sztuką dziennikarską. I tu jest o europejskich pucharach, no niby banały, bo wiemy, żeśmy dostali łomot, ale Paweł Janas jest i jest tekst, wyimek. Dwumecz z Ajaxem wbrew pozorom nie pokazał, że Legia jest za słaba na europejskie salony. No ja tylko muszę ci powiedzieć, Janosik, że ty chyba, żeś tych meczów nie oglądał, naprawdę. Może tam w Bytowie nie macie telewizorów, ale dwumecz z Ajaxem 0-4, weź chłopie, nie żartuj sobie Pawka, bo mówiąc szczerze, kibice to są ludzie, mimo że dziecinni, to poważni. No. Co ten dwumecz Legii pokazał? Że ona nie potrafi utrzymać najlepszego zawodnika i go się pozbywa, że się przewracają własne nogi obrońcy. Dobra, Liga Chińska. Tu jest fajne zdanie, dobrze, żeby je Radowicz przeczytał. Że Didier Drogba oraz Nicolas Anelka zostali bez wypłat. Oczywiście spakowali się i wyjechali z Chin. Ty myślisz, Miro, że jak Anelkę bzyknęli na kasę i Drogbę na kasę, to ciebie nie. A że na przykład jak Wanż i Machaczkała, wszystkich absolutnie równo, to ciebie nie. To ci piłkarze są naiwni jak dzieci, to już to jest słabe jak ten, jak nie wiem, żurek z wodą. Ofensywni, coś mało ofensywni, coś tam Liga bez smuty, tam co. O, to jest dobre na koniec, Wołosik. Pamiętasz wspólny wywiad z Piotrem Stokowcem? Ciekawie odpowiadał na każde pytanie, a później zmasakrował wywiad w autoryzacji. Wstyd go było publikować. Więc ja powiem tak, że to jest właśnie nieszczęście dziennikarza, że jak złapie kogoś, że mu dacie dobry wywiad, to potem tamten się boi własnych słów i ucieka. No więc tak, jak zrobicie dobry wywiad, ciekawy, starajcie się nagrywać.
to spierdalać jak najdalej, nie odbierać telefonów, wydrukować. A jak ktoś nawet was gdzieś dorwie i mówi, że to on musi coś zmienić, to wtedy mówimy tak, odpowiadamy: słuchaj stary, ale to już jest drukarni, już się nie da nic zmienić. Trzeba by cały nakład przemielić, 500 tysięcy nakładu. 2 miliony masz? Bo ja nie mam. No i tego. No więc tak zepsuł Stokowiec szansę mieć ciekawy wywiad, bo by został zapamiętany nie tylko z Rudej Czupryny, a tak nie ma żadnego. Słuchajcie, kapitalna rzecz jest, polecam w tym tempie. Szkoda, że nie na okładce, bo rusza Formuła 1 15 w niedzielę. No i tutaj oczywiście Mercedes faworyt, ja się nie dziwię. Chociaż Mercedesy się też psują, mój stoi w garażu jeden, więc ten. Znaczy nie w garażu, tylko w warsztacie, przepraszam was bardzo. Takie cabrio sympatyczne, więc tu mamy składy tych ekip i tak dalej. Jest, słuchajcie, Hołowczyca, ekologia szkodzi formule. Ja się zawsze śmieję z Hołowczyca, teraz się okazało, że jechał tam 200 na godzinę gdzieś pod Olsztynem. No i jakaś pani z radia mi zapytała, co ja sądzę o tym, że on reklamuje bezpieczną jazdę, a jedzie 200 na godzinę. Ja mówię, Hołowczyc jadący 200 na godzinę bezpieczniej jedzie niż babcia jadąca 40. A jak pani nie pasuje, to powiem dziadek jadący 40. Taka jest prawda. I muszę zacytować wam Korwina Mikke, który miał zawsze takie ciekawe spostrzeżenia, takie inteligentne, ale ciekawe. On mówił tak, że on jest za tym, żeby wolno było jeździć 200 na godzinę z jednego powodu. Mianowicie samochód jadący 200 na godzinę jest trzy razy krócej na drodze od takiego jadącego 60. W związku z czym są trzy razy mniejsze korki, tak? I trzy razy mniejszy ruch na drodze, więc wszyscy korzystają. Wypadki, pamiętajcie, są i przy 5, no ja miałem wypadek jadąc 5 na godzinę. Także to nie jest kwestia w prędkości. Oczywiście gwiazda Weronika Nowakowska, Ziemniak. Nigdzie się nie mogę doczytać, czy ona jest z domu Ziemniak, czy z domu Nowakowska. Dla mnie to jest, nie wiem dlaczego, bardzo ważne. Chodzi mi o te nazwiska. Rzeczywiście śliczna kobieta. Już nawet trochę marzyłem o niej, ale bardziej jak o tym karabinie na pewno, bo jakoś mnie do wojaczki nie śpieszno. Ale wyczytałem, słuchajcie, że ona waży 50 kilo i ma 1,50 m wzrostu. To mówiąc szczerze, jednak te zdjęcia to trochę czarują. Karol, 50 kilo i 150 wzrostu, to jak ci się wydaje? Tak, Karol mówi coś takiego, co jest niecenzuralne, ale dobra. Kandydaci do tytułu Mistrza Świata, to wiemy, że Mercedes, czyli Lewis Hamilton, to w ogóle byłoby fajne, bo to chcę przypomnieć, Murzyni, bo to jest Murzyn przecież, tylko angielski. Murzyni przełamują kolejne bariery, tak jak najlepszy wydawało się niemożliwe, został najlepszy w Stanach quarterbackiem. Murzyn Arthur Ashe wygrał turniej tenisowy pierwszy. Tak, teraz, Tiger Woods wygrał wszystkie największe turnieje golfowe. Tak, teraz ten Lewis Hamilton. I to jest fajne, bo to pokazuje, że ludzie mogą mieć różne kolory, a jak ktoś jest dobry, to jest naprawdę, naprawdę dobry. Więc to jest takie moje antyrasistowskie hasło. Słuchajcie, tragedie lotnicze, utraceni, lecz niezapomniani. To niestety trzeba powiedzieć, smutno, że w Polsce kiedyś rozbił się samolot polski i zginęło 22 członków reprezentacji pięściarskiej Stanów Zjednoczonych. To ten samolot, który Manna Jantar leciała. I to jest o tyle straszne, że to była amatorska reprezentacja Stanów, ale w Stanach jest tak, że ci amatorzy przechodzą na zawodowstwo. Połowa z nich zostaje mistrzami świata. Więc tak można powiedzieć, że w Warszawie nad Polską przez polskie zaniedbania, polskie zaniedbania, bo ja tylko przypomnę, ten samolot spadł dlatego, że wieża nie widziała, czy są koła wyciągnięte i kazała jeszcze robić jedno koło. Ten samolot zrobił jeszcze jedno koło, a leciał już na oparach paliwa. I po prostu zleciał. Bez paliwa się nie da lecieć. I to, że na wieży ktoś kazał jeszcze koło robić. Koło dla samolotu to nie jest 500 metrów, tylko to jest czasem 20 kilometrów. Więc to było takie, można powiedzieć, śmierć na skutek bezmyślności tych naszych kontrolerów. Tak samo jak katastrofa pod Smoleńskiem była skutkiem bezmyślności tych kontrolerów rosyjskich. Słuchajcie, sporty walki Anna Jędrzejczyk. Nie pokażę wam tego, bo ona nie wygląda ciekawie. Powiem wam tylko, biust ma 0 albo minus 1. I to przypomina mniej więcej jak u faceta tak zwany wzwód wklęsły.
czyli do środka. Ale nie, żeby z niej szydzić, tylko po prostu ona tutaj uchodzi, bo ona sporty walki, UFC, ona to robi te sporty walki, ale nie jest to promocja kobiecości, no bo jeżeli kobieta się leje z drugą na piąchy i tu opowiada, jak ona porządki tam gdzieś na dyskotekach zrobiła, to mnie to troszeczkę smuci. No jedyny plus tego, że je pomaga w sklepie mami spożywczaku. No i to przynajmniej jak ktoś ma zawód, fakt w ręku, ale takie są ciekawe pytania, odpowiedzi, na przykład kiedy cierpliwość, zaraz, było coś takiego. Dlaczego wróciła pani z Holandii do Olsztyna? Pytanie. Menedżer, który był odpowiedzialny za kontakty i sponsorów, popełnił samobójstwo. Ciekawe środowisko. A drugi ten. Facet pozwalał sobie na zbyt wiele wobec koleżanek, więc musiał zostać skarcony. Dobra, Weronika Nowakowska, mroźna Givera. Aha, no bo to bo nie wiedziałem dlaczego Givera. A to ona sobie wymyśla taką ksywkę, że to jest Givera. Czyli spluwa. No fajnie, podobno dobrze biega, strzela, ja nie wiem. To jest dobry tytuł. Bo Marcin Gorta zaprosił trzy liderki z Gdyni. Wiadomo, wszyscy je tam wychwalają. One mocno przereklamowane, tak mówiąc szczerze. Ale zgrane. Jezu, jak takie robią szpagaty, że może jednak nie przereklamowane. Kurde, nie, no w każdym razie jest świetny tytuł. Jest Dziewczyny lecą na Gortata. No i można i dowcipnie i zabawnie. Ona oczywiście, że lecą na Gortata. Jak to było z taki dowcip, był kiedyś Żydem, idzie w niedzielę ten i pyta swojego sąsiada, Żyda mówi, idziesz na sumę? A tamten mówi, ja idę na każdą sumę. Także dziewczyny lecą na Gortata. Marcin Rosłoń o bieganiu, tak wyśmiewałem ze dwa razy, ale teraz fajną rzecz napisał o bieganiu z dziećmi w wózku. No i tutaj napisał, że w maratonie warszawskim jego koleś zrobił czas, słuchajcie, z dwójką dzieci w wózku, wykręcił czas 3 godziny 6 minut, to jest tylko godzina mniej niż najlepsze czasy na świecie i wyprzedzał biegaczy, którzy bez wózków. I ludzie krzyczeli na tym, którzy dopingują, krzyczeli do mijanych. Przyspiesz, nie daj się, super tata cię bierze, super tata. No dobra, nie wiem, czy Marcin masz własne dzieci, czy nie. Słuchajcie, polecamy w TV, to dla mnie to zmarnowane dwie strony, dlatego że jak ktoś chce zobaczyć co w TV, to bierze po prostu, włącza telewizor i tego. No i to jakiś pamiętnik z delegacji, nuda. Ja nie wiem, to Krzysztof Jordan, zwany Jordanem. Jordan, jak ty masz tylko takie wspomnienia z delegacji, to znaczy, że ty traciłeś tam czas, a ja diety na to. No i słuchajcie, pismo, którego jeszcze nie było, to 3 minutki, bo to jest pismo dla dzieci, więc głównie oparte na obrazkach. Gigasport, śmieszna sprawa. Kiedyś był Megasport, wydawany przez przegląd sportowy. No i w którymś momencie tam tym chłopakom nie chciano dać podwyżek, którzy to robili, to oni wyprowadzili się i założyli Gigasport i po paru procesach sądowych z przeglądem okazało się, że mają prawo do nazwy Gigasport, bo to jest nowy tytuł i mogą sobie robić co chcą. No i zbili na tym kasę, to jest trzech panów S. Ja znam dwóch, Sołdan i Zomer. Jest to ciekawe, Zomer, który jest sekretarzem redakcji, jest też właścicielem, no nie zgadniecie, no kurde, jest właścicielem Najwyższego Czasu, który odkupił od Korwina Mikke. Za 200 tysięcy, o ile pamiętam. Więc to jest śmieszne. Irina przerywa milczenie, to ta przechodzona od Ronaldo, ona wszędzie się męczy. Dobra, tutaj przeglądamy Karo Modelka, czyli Karina Woźniacka. No ładnie tu jest wyszopowana, photoshopowana, tak? Wojna w Realu, to tam bzdury. No właśnie to jest to, co jest też w tempie. Wojna w Realu, Barcelona. Jezu, ludzie, czy my w Polsce żyjemy jeszcze, czy już jesteśmy jakąś prowincją hiszpańską. Diabeł i bestia. To akurat pismo miesięcznika analizuje mecz PSG-Chelsea, chociaż już jest po meczu. I brak kontra Diego Costa. Akurat tak się składa, że w tym meczu ani jeden, ani drugi się nie spisał. O, to jest śmieszne, bo Ibrahimowicz, wartość rynkowa 21 milionów euro. A pamiętacie, niedawno Radowicz coś tam chrzanił, że
2 miliony euro za 31-latka to jest w ogóle mistrzostwo świata, rekord. Nikt tyle nie da w Europie. No to ja wam tylko powiem, że Ibrahimowicz ma lat 33,5. No to tak od razu 2,5 starszy. No i proszę, 20 baniek. Ten, jest rozmowa z Lewandowskim, zrobiona w Niemczech. Nudna, od razu wam mówię. Zresztą ja nie pamiętam, żeby Lewy coś ciekawego mówił. Lepiej jak niech on zresztą skupić ten grę. Ale zakaz poddawania. A ja najpierw przeczytałem zakaz podawania, żeby piłki nie podawać, bo jemu nikt nie podaje w tym Bayernie. No wolą zagrać do Millera, wolą do Goetze. No Niemcy to Niemcy, trzymają się razem, nic dziwnego. Dobrze, że naszym udają zarabiać. Nie każą mu na przymusowych robotach być, to jak to wcześniej bywało. Ale z tym zakazem podawania to nie zapomnę takiej opowieści, jak jeden piłkarz w Anglii leci z piłką, naprzeciwko niego obrońca. Ten piłkarz to był jakiś wybitny, tam typu właśnie George'a Besta. Naprzeciwko obrońca, przed pustą bramką i czeka na podanie, czeka. I w końcu mówi, czemu ty mi nie podajesz? Przecież ty masz obrońcę na głowie, a ja stoję sam, nie? Na co ten nasz bohater, czyli George, mówi, bo ja z jednym obrońcą mam większą szansę zdobycia gola niż ty na pustą bramkę. I teraz jak tak się uśmiechniecie razem ze mną i pomyślicie sobie, ilu już takich piłkarzy znamy, którzy na pustą bramkę nie strzelą nic, a Messi strzeli jak będzie czterech. Siła Gigasportu to dla tych dzieciaków 9 plakatów. No ja tak się zacząłem zastanawiać, czy to ma sens. No i tak, no i rzeczywiście, tu jest tak. Kamil Stoch, tak będę leciał. Maria Szarapowa z jakimś misiem, ale nie z tym misiem, którego byśmy chcieli zobaczyć. Z drugiej strony jej chłopak, taki z Jugosławii dawnej, koszykarz NBA, mówił, że nie ma czego zazdrościć, bo ona bardzo słaba w łóżku leży, jak drętwo kłoda. Nie wiem, nie sprawdzałem. Robert Lewandowski tu jest, Jezus, ten Michał Jurecki, Diego Costa. Naprawdę tego jest od gromad. Można wytapetować cały pokój. Zlatan Ibrahimowicz chyba dam Karolowi. Karol kocha Zlatana. Ten, chcesz Karol? Zlatana dostaniesz. Taki rozkładany podwójny metr na metr. Michał Jurecki, to już mówiłem. Ja mówię szczerze, podziwiam tego gościa, bo on, to jest ten, co musi się tam przepychać najbardziej. Co tu jeszcze mamy? O, mamy Eda Halidowa, jeszcze mamy. Także od groma tego wszystkiego jest. Powiem tak, jest trochę dowcipów rysunkowych dla dzieci i wszystko to jest żenujące. Jest mniej więcej jeden dowcip tylko, który przeszła na koniec. Myślę, że on jest śmieszny. Aha, no muszę pokazać jedno zdjęcie. No to już mnie poganiają, ale muszę jedno zdjęcie pokazać, bo to jest, kurde, nawet nie wiem, czy ja sobie tego nie wytnę. Fota miesiąca. Kto to jest i czy ja to dziewczyna? No proszę, czy ja to dziewczyna? No, to ja sobie wycinam, ale będę myślał o tym, że jest to dziewczyna Kuby Rzeźniczaka. Ale żeby ona też nie myślała, że jest jedyna, ja pamiętam, jedna moja koleżanka mówi, wiesz co, Pawełku, muszę się pochwalić. Spałam z Kubą Rzeźniczakiem. No i tego. Dobra, przeczytaliśmy tygodniki. Ja mam nadzieję, że wam ułatwiłem i zaoszczędziliście tam ze 3 dyszki. Ja może 4, bo to te tygodniki, miesięczniki to drogie. A teraz tak się wpatruję się w komputer, bo mam tam takie bardzo, bardzo ważne przypomnienie. Achtung, achtung, wniemanie, wniemanie. Uwaga, uwaga. Ustaw ligę. Słuchajcie, gramy w Ustaw Ligę, moja drużyna nawet dobrze idzie, Mikael i Sandomierski punktują, Duda punktuje, Kucharczyk punktuje, powiem szczerze, no i Duda w sondażach prezydenckich też punktuje, powiem wam szczerze, grajcie w to, kupujcie zawodników, wymieniajcie, w każdym momencie można do tej zabawy się dołączyć, no i tam, ja nie wiem, wiem, że na ludzi to najbardziej działają nagrody, że można wygrać nagrody, to można wygrać pełno nagród i na pewno ciekawszych niż kubki z McDonald'sa. Pozdrawiam i życzę w ten weekend, żeby was w poniedziałek nie bolały główki. No i w poniedziałek, od poniedziałku zaczynamy lekkie bombardowanie.